Plansza tytułowa. Związki Konstytucji Marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku w stulecie uchwalenia Konstytucji Marcowej. Prelekcja magister Edyty Mroczka pod tytułem Człowiek z perspektywy konstytucyjnej w kontekście ekshumacji jako czynności procesowej. Szanowna Pani Wojewodo Podkarpacka, szanowne Panie i Panowie Profesorzy i Doktorzy Nauk Powszechnych na czele z organizatorami tej wspaniałej konferencji, Panem Profesorem Bogumiłem Szmulikiem, Dyrektorem Instytutu de Republika oraz Panem Profesorem Czesławem Kłakiem, Przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji. Szanowne Panie i Panowie Sędziowie, jeszcze tak? Dobrze, dziękuję. Szanowne Panie i Panowie Prokuratorzy, Szanowni Przedstawiciele Służb Mundurowych, Szanowni Państwo. Na samym wstępie chciałabym podziękować bardzo serdecznie za zaproszenie na tę wspaniałą konferencję i jednocześnie muszę dzisiaj na początku zaznaczyć, że mam kłopoty gardłowe, więc bardzo przepraszam za chrypkę, jeżeli takowa tutaj będzie mi utrudniać to wystąpienie. Dzisiaj przyszło mi dla Państwa opracować czy zreferować temat dosyć kontrowersyjny i dosyć ważny pod tytułem Człowiek z perspektywy konstytucyjnej w kontekście ekshumacji jako czynności procesowej. Szanowni Państwo, aby móc w jakikolwiek sposób mówić o ekshumacji jako czynności procesowej, na samym wstępie trzeba rozpatrzeć kwestie konstytucyjne człowieka, zwłaszcza w kontekście ekshumacji jako czynności procesowej, podkreślam raz jeszcze. Aby to zrobić, należy wpierw sformułować definicję człowieka jako jednostki. Do postawienia sobie tego pytania i zastanowienia się nad owymi aspektami zachęciła mnie jakiś czas temu tematyka ekshumacji sensu stricto, jednakże aby ją rozważyć zarówno w prawnym, jak i moralnym znaczeniu, należnym było najpierw odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek? Szanowni Państwo, człowiek jest cudowną istotą. O człowieku można mówić w nieskończoność. Człowiek jest jak drogocenna perła o wielkiej i bezcennej wartości, jaka została stworzona na ziemi. Ileż razy zdarza się nam, wspominając kogoś z obrzydzeniem w głosie, stwierdzić, ale to nie jest człowiek. I zupełnie odwrotnie, ile razy na widok kogoś chcemy aż wykrzyczeć, to jest prawdziwy człowiek. Tak wielu jest ludzi, ale czy każdy jest prawdziwym człowiekiem? Takie pytanie stawia nam Konstytucja. Myślę, że na to pytanie powinien sobie odpowiedzieć dzisiaj każdy z nas. Czy jestem godzien być nazywany człowiekiem? Encyklopedyczna definicja człowieka jest bardzo długa, lecz w jakiś sposób ją uogólniając, możemy mówić wprost, że człowiek jest istotą zajmującą naczelne miejsce w hierarchii świata biologicznego, czyli ciało ludzkie, i wykraczającą poza świat ożywiony dusza ludzka duchowymi właściwościami akt ludzki oraz możliwością partycypacji w nadprzyrodzonym życiu Boga. Takie pojęcie definicji człowieka dało początek jego prawom konstytucyjnym, choć w ostatnim czasie, jak widzimy chociażby w przekazach medialnych, społeczeństwo o tym nie pamięta lub nie chce pamiętać, albo prawa te przywołuje wtedy, kiedy musi lub chce dochodzić własnych praw. Być człowiekiem w takim pełnym tego słowa znaczeniu nie jest rzeczą łatwą. Wielu zapomina, że to nasze najtrudniejsze i jednocześnie najważniejsze zadanie życiowe. Człowiek jest kimś wielkim, jest piękny i bezcenny z duszą i ciałem, posiada rozum, wolną wolę, świadomość i sumienie, czyli wszelkie niezwykłe dary, które czynią go nadzwyczajnym na tej ziemi. Rodzi się zatem pytanie, skąd te dary, które posiada człowiek? Kto jest ich dawcą? Wszystkie one pochodzą od Boga, który jest nieskończenie hojny w swej dobroci. To właśnie człowiek jest nieskończenie umiłowanym stworzeniem Bożym. Jest odbiciem samego Boga w łasce uświęcającej przez swoją nieśmiertelną duszę w darze rozumu i wolnej woli. Człowiek posiada przywilej mówienia chce lub nie chce i ma możliwość
taką wspaniałą możliwość dysponowania tym przywilejem teraz i w przyszłości. Prawa konstytucyjne są sprecyzowane, proszę Państwa, w taki sposób, że odzwierciedlają wpisaną w stworzenie naturę człowieka i sens jego bytowania. Niewątpliwie należą do nich godność, ochrona czci i dobrego imienia, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do pochówku czy prawo do szacunku zmarłych i kultu pamięci osoby zmarłej. Powstaje zatem kolejne pytanie. Kiedy zaczyna się ochrona konstytucyjna? Otóż ochrona konstytucyjna zaczyna się wraz z poczęciem człowieka i trwa aż do jego naturalnej śmierci. Wyraża ją artykuł 38 Konstytucji, który mówi, że Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Dzisiejsza ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona Konstytucji Marcowej z 1921 roku i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku stwarza najlepszą z możliwych sposobność rozważenia zagadnienia człowieka i jego ochrony konstytucyjnej, ale trzeba zaznaczyć, że również człowieka zmarłego. Sprzyja temu rozważeniu także przeżywane tydzień temu Święto Wszystkich Świętych, najlepsza okazja do zadumy zarówno nad prawami, jak i przywilejami człowieka żywego, jak i zmarłego. Jak powszechnie wiadomo, konstytucja to najważniejszy obowiązujący w naszej ojczyźnie akt prawny, regulujący wszystkie gałęzie prawa społeczno-gospodarczego, organizacje, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela, czyli człowieka. Konstytucja, choć jest takim stosunkowo krótkim rozporządzeniem, to w bezpośredni sposób nie zawiera wiele konkretnych uregulowań, zwłaszcza tych dotyczących stricte ekshumacji. Możemy powiedzieć, że jest skonstruowana w taki sposób, aby na jej podwalinach móc regulować dalsze, konkretne systemy prawne w Polsce, normować praworządność naszej ojczyzny, a tym samym przyczyniać się do dbałości o bezpieczeństwo obywateli. Wyposażona ona jest w najwyższą moc prawną, określającą także ogólne zasady ustroju politycznego państwa, w szczególności normujące strukturę i sposób powoływania naczelnych organów władzy, ich kompetencje i wzajemne stosunki. Najwyższa moc prawna konstytucji polega również na tym, że jej zmiana może nastąpić tylko w trybie szczególnym, przez nią samą przewidzianym oraz na wymogu zgodności ustaw z konstytucją, co oznacza, że przepisy ustaw zwykłych lub ustaw międzynarodowych nie mogą uchylać przepisom konstytucji, ani jako przepisy późniejsze niż konstytucja, ani też jako przepisy szczególne, co jest obecnie poddawane mocnym dyskusjom, zwłaszcza przez rząd Unii Europejskiej, który próbuje w jakiś sposób wyprzeć nasz najważniejszy akt normatywny na korzyść swoich rozporządzeń, być może dla podporządkowania sobie nas samych i możliwości łatwiejszej kontroli wewnątrz naszego państwa, na co uważam osobiście zgodzić się nie możemy. Z osobistych powodów bardzo nad tym ubolewam. Nie zgadzam się na sprowadzanie mojego człowieczeństwa do płaszczyzny przedmiotu, a nie podmiotu lub odmawiania mi poczucia przynależności do kraju, w którym się urodziłam, wychowałam, który mnie kształci, za który moi przodkowie przelewali swoją krew. Drugim członem tematycznym mniejszego zagadnienia wynikającego jednoznacznie z człowieczeństwa są prawa człowieka. Aby móc także w kontekście ekshumacji skonfrontować je z konstytucją, należy wpierw dokonać ich zdefiniowania. Prawa człowieka to jedno z najmłodszych pojęć w słowniku polityki i społeczeństw, a ich historia to historia ludzkości. I choć nie ma jednej takiej uniwersalnej definicji praw człowieka, a w poszczególnych epokach prawa te były nazywane różnie, to każdy z nas własnymi słowami jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, co to są prawa człowieka, lub przynajmniej wymienić kilka z nich. Prawa człowieka, pomimo różnego nazewnictwa i pojedynczych osób lub wybranych grup, których dotyczyły, zawsze łączyło myślenie o tych prawach jako o relacji między jednostką lub grupą jednostek, a innymi, przede wszystkim władzą, w aspekcie ochrony tej pierwszej i obowiązków tej drugiej.
Prawa człowieka rozwijały się wielowątkowo i nierównomiernie, aczkolwiek bardzo dynamicznie, a nowe teorie i działania ludzi opierały się na koncepcjach myślicieli okresów wcześniejszych oraz na doświadczeniach poprzednich pokoleń. Podkreślenia także wymaga, że swobody te od pewnego czasu są niepowtarzalną wartością społeczną i polityczną. Stały się też ważnym kryterium oceny działalności władz, a nawet konstytucji i przepisów prawa. Prawa człowieka są uzasadnieniem ruchów opozycyjnych i rewolucyjnych. Bywają programowym celem rządów i obietnic wyborczych. Są również istotnym elementem polityki międzynarodowej. Uogólniając, można zatem powiedzieć, że prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdemu człowiekowi w jego kontaktach z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach. Po pierwsze, każda władza jest ograniczona. Po drugie, każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza. I po trzecie, każda jednostka może domagać się od państwa ochrony jej praw. Omawiając konstytucyjne prawa człowieka w kontekście ekshumacji, biorąc pod uwagę demokratyczny ustrój prawny państwa, w którym żyjemy, oraz fakt, że człowiek zmarły sam przecież tych praw dochodzić nie może, należy prawa te rozpatrywać jako połączenie teorii i działań praktycznych w kontekście ich zakresu tematycznego, ich pochodzenia, osób, którym przysługują, relacji z innymi ludźmi, władzą oraz gwarancją ich ochrony. Praw człowieka bezpośrednio kształtowanych w odniesieniu do ekshumacji należy upatrywać już w okresie międzywojennym. Pierwsze ekshumacje w Polsce i zarazem pierwsze badania zwłok pochodzących z ekshumacji miały miejsce przecież w latach 40. ubiegłego wieku i dotyczyły żołnierzy katyńskich, a dokładnie dla bliżej zainteresowanych w 1943 roku, żołnierzy, którzy zginęli pod Katyniem w 40. roku, zamordowanych przez NKWD. Wydarzenie to było niewątpliwie przełomem dla polskiej medycyny genetycznej i laboratoryjnej, a nade wszystko postępowania ekshumacyjnego. Pozwalało bowiem to na identyfikację zwłok nie bezpośrednio po zgonie, ale już po ich pogrzebaniu. Przez lata kształtowane prawa człowieka, idące wraz z rozwojem cywilizacyjnym, sprowadzają się do obecnego ustroju demokratycznego, u początku którego społeczeństwo, organizując nowe państwo powojenne, zawarło umowę w postaci przekazania części swoich uprawnień, by w zamian otrzymać ochronę swych fundamentalnych praw. Zawierając taki kontrakt, obywatele nie zrezygnowali ze swoich praw naturalnych, ale otrzymali formalne gwarancje ich przestrzegania zapisane w różnych dokumentach i aktach prawnych, między innymi w najważniejszym z nich Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo pozytywne musi ustanowić reguły postępowania w przypadku zajścia kolizji między różnymi dobrami w zderzeniu z życiem. Nie może tego jednak czynić w sposób dowolny ani arbitralny. Z dowolnością mamy do czynienia wtedy, gdy ustawodawca w taki sposób reguluje rozstrzygnięcia tego typu konfliktu wartości, że prowadzi na przykład do ograniczenia ochrony wartości nadrzędnych w celu zapewnienia nieproporcjonalnej ochrony wartości będących w hierarchii wartościami niższymi. Natomiast z arbitralnością prawodawcy mamy do czynienia między innymi wtedy, gdy przyjmowane reguły kolizyjne nie znajdują uzasadnienia w normach, zasadach i wartościach konstytucyjnych lub mają one charakter przypadkowy czy wewnętrznie niespójny. Przyznania wymaga, iż twórcy obydwu konstytucji, zarówno tej z 1921 roku, jak i tej z 1997 roku, którym dzisiaj poświęcamy tę konferencję, umieszczali spis praw obywatelskich jako jednego z ważniejszych elementów struktury ustawy zasadniczej. Ślady praw obywatelskich odnajdujemy bardzo wyraźnie w przywilejach szlacheckich, a także we wszystkich nowożytnych polskich konstytucjach. Obecna, obowiązująca od 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza rozdział o prawach, wolnościach i obowiązkach obywatela jako drugi, co świadczy o dużym znaczeniu tych kwestii w porównaniu do innych kazusów w zakresie życia w Polsce.
Skupiając się nad tematyką poruszanego dzisiaj przeze mnie zagadnienia, pragnę skupić się na najważniejszych przepisach Konstytucji mówiących wprost o ochronie konstytucyjnej człowieka, ale w kontekście ekshumacji zwłok, jako jednego z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych dowodów procesowych. Przyznać przy tym muszę, że zamieszczone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej artykuły w sposób bezpośredni wiążące się z ekshumacją zwłok i mogące mieć kluczowe znaczenie dla postępowania ekshumacji jest wiele. Ponieważ mam okrojony czas, postaram się Państwu zobrazować to, o czym myślę na podstawie dwóch artykułów Konstytucji, ponieważ nie jestem w stanie wszystkich artykułów, które uważam za w jakikolwiek sposób problemowe w kontekście ekshumacji tutaj Państwu opowiedzieć. One są szeroko opisane w mojej rozprawie doktorskiej. Natomiast, tak jak powiedziałam, postaram się na przykładzie dwóch z nich Państwu troszeczkę przybliżyć ten temat. Mistrz, pod którego czujnym okiem napisałam rozprawę doktorską, szanowny, obecny tutaj dzisiaj z nami pan profesor Czesław Kłak, zadał mi kiedyś takie dwa bardzo mądre pytania w brzmieniu. Wskazała pani na przykład artykuł 45 Konstytucji. Pytanie, w jakim sensie on ogranicza możliwość ekshumacji? Czy zatem twierdzi pani, że obecne rozwiązania są niekonstytucyjne? Oraz wskazuje pani na artykuł 79 Konstytucji. Takie samo pytanie, to znaczy jak ogranicza on możliwość przeprowadzania ekshumacji? Chciałabym, proszę państwa, odpowiedzieć na te pytania dzisiaj głośno, ale aby móc to zrobić, pragnę wpierw nakreślić, dlaczego akurat przepis 45 i 79 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zaliczyłam do artykułów mających związek z ograniczeniami w zakresie postępowania ekshumacji, skoro z ich zapisów bardzo ciężko takowe wywnioskować. Zrobiłam to w pełni świadomie i na podstawie doświadczeń własnych. Analizę artykułu 45 Konstytucji, który brzmi: każdy ma prawo do sprawiedliwego, jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie. Możemy sprowadzić do konstatacji, że każdy może zwrócić się do sądu, gdy poszukuje sprawiedliwości lub gdy odczuwa potrzebę ustalenia swojego statusu prawnego. Prawo do sądu oznacza, że o statusie jednostki decyduje ostatecznie sąd i nikt inny, jest również gwarancją praw i wolności jednostki pod warunkiem, że sąd jest niezawisły i niezależny. Z takiego ukształtowania artykułu 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyszłam niedawno, gdy w moim życiu osobistym pojawiła się sprawa odzyskania wielkiego majątku po moich przodkach. Długo się do tej sprawy przygotowywałam, ale gdy już skompletowałam wszystkie dokumenty, włącznie z wyrokami sądowymi, na podstawie których wysunęłam tezę i w zasadzie ją udowodniłam, pozostała mi do załatwienia tylko kwestia prawna. Aby móc w sposób nie tylko formalny, ale i zgodny z przepisami prawa poprowadzić to postępowanie, do pełni udowodnienia potrzebowałam jedynie ekshumacji zwłok, która potwierdziłaby moje pokrewieństwo. Pomimo posiadania właściwie wszystkich dokumentów i zdobytej wiedzy z zakresu koligacji rodzinnych, a także wiedzy powszechnej w temacie mojego dziedziczenia, nie uzyskałam zgody na ekshumację ani w postępowaniu sądowym, ani w postępowaniu prokuratorskim. Dodatkowo prokurator bezpośrednio mi powiedział, że ekshumacja nic tu pani nie da. Artykuł 64 Konstytucji brzmi: każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Również zapewnia ten artykuł ochronę konstytucyjną mojego interesu, ale w aktach cywilnych nie należy do grona
osób posiadających legitymację do ubiegania się o ekshumację zwłok moich bliskich biologicznych, ponieważ formalnie jestem osobą obcą, dlatego ani sąd, ani prokurator nie dopatrzyli się zasadności wnioskowanej przeze mnie ekshumacji, a mój wniosek został odrzucony. Dodatkowo artykuł 45 Konstytucji zapewnia mi prawo sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny, niezawisły sąd ze względu na ochronę życia prywatnego strony lub inny ważny interes prawny, lecz on także nie znalazł zastosowania w prowadzonych postępowaniach i kolejno formułowanych przeze mnie wnioskach. Biorąc pod uwagę kazus, że prawo dziedziczenia jest prawem nieprzedawnialnym, twierdzę, że moja sprawa nie została rzetelnie rozpatrzona przez organy uprawnione, które są w obowiązku zająć się moją, chociaż wiem, że bardzo trudną i niecodzienną sprawą, a ja zostałam pozbawiona prawa do dziedziczenia po moich przodkach. Jak zatem mogę udowodnić sukcedowanie przeze mnie wielkiego majątku ziemskiego, skoro prawo konstytucyjne nie zabezpiecza moich oczywistych interesów, do których niewątpliwie należy prawo dziedziczenia? Czy zatem zaliczenie artykułu 45 Konstytucji do grona tych przepisów prawa, które ograniczają ekshumację, nie jest zasadne? Odpowiadając na pytanie pana profesora Czesława Kłaka, stwierdzam, że obecne rozwiązania związane z ekshumacją są niekonstytucyjne, ponieważ nie są skonstruowane w taki sposób, aby we wszystkich przypadkach jednakowo sprawiedliwie zapewniały podstawowe prawa żyjących obywateli. Dodatkowo interpretacja zapisów Konstytucji jest upraszczana i sprowadzana do wygodnictwa instytucji, która, mam wrażenie, zrobi wszystko, aby szybko pozbyć się tematu. Powyższego przykładu nie zawarłam tutaj z powodu chęci postawienia w złym świetle instytucji sądowych i prokuratorskich, podyktowanych niejako moją zemstą za brak prawidłowego, czy właściwego, czy sprawiedliwego rozwiązania mojej sprawy. Chcę, aby ten przykład, jakże żywy i prawdziwy, był takim kamieniem węgielnym pod zmiany w zakresie ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich, dla której interpretacja większości przepisów jest w tym momencie niekonstytucyjna. Być może takowe modyfikacje nie pomogą mojej sprawie, ale może pomogą innym prostym ludziom, którzy w wymiarze sprawiedliwości upatrują ratunku dla swoich spraw. W świetle powyższego przykładu i w odpowiedzi na drugie pytanie pana profesora, zasadnie do grona przepisów ograniczających ekshumację zostaje także zaliczony artykuł 79 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który brzmi: każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo na zasadach określonych w ustawie wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. Przepis ustępu pierwszego nie dotyczy praw określonych w artykule 56. Dlaczego akurat tak uważam? Ochronie za pomocą skargi konstytucyjnej podlegają konstytucyjne wolności i prawa, które zostały naruszone. Prawo to przysługuje każdemu, a więc nie jest związane z faktem posiadania obywatelstwa polskiego. Komentatorzy zauważają, że powszechna skarga konstytucyjna stanowi filar demokratycznego państwa prawnego. Sankcje w postaci orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powinny być stosowane wtedy, kiedy organ stanowiący prawo zlekceważył konstytucyjne prawo jednostki. Konstytucyjne wolności i prawa zarówno moje, jak i moich bliskich niewątpliwie zostały pogwałcone. Jednakże podobnie jak artykuł 45 Konstytucji, tak i artykuł 79 tejże ustawy nie stanowi w tej sytuacji żadnej ochrony, ponieważ skarga złożona do Trybunału Konstytucyjnego najprawdopodobniej zostałaby adekwatnie do orzeczeń sądu i zarządzeń prokuratora odrzucona z uwagi na brak pokrewieństwa dającego przepustkę do wnioskowania o wyjęcie i zbadanie zwłok. Zatem artykuł 79 Konstytucji nie zabezpiecza również moich interesów w sposób taki,
iż uregulowania, na podstawie których wcześniejsze instytucje wydały swe orzeczenia, w których nie doszukały się, pomimo stosownych dokumentów i wyjaśnień, podstaw. Dodatkowym i niezwykle ważnym asumptem jest tutaj czas będący niejako wyjątkowością, która w każdym postępowaniu ekshumacyjnym odgrywa najważniejszą rolę. W moim przypadku tak wydłużony czas, który jest nieunikniony w przypadku na przykład choćby skargi złożonej do Trybunału Konstytucyjnego, poprzedzony przecież instancjami sądowymi i prokuratorskimi, stanowi duże zaniedbanie prowadzące do niemożności wykazania prawideł dziedziczenia, ponieważ cykl postępowy to czas, który nie jest sprzymierzeńcem dla badania, zwłaszcza tych szczątków, które od lat zalegają w grobach ziemnych. Wszyscy wiemy, iż każde postępowanie, także postępowanie ekshumacyjne, składa się z konkretnych kroków prawnych, których całość nazywana jest instytucją. Do zaskarżenia wyroku tudzież orzeczenia do Trybunału Konstytucyjnego najsamprzód niezbędnym jest poprowadzenie tego postępowania przez wszystkie możliwe prawem przewidziane drogi. Dla ekshumacji czas oczekiwania na orzeczenia kolejnych instancji bezapelacyjnie odgrywa pierwszoplanową rolę, bo działa na niekorzyść ekshumacji. Dlatego artykuł 79 Konstytucji poddałam do rozważań w kwestii ograniczeń w zakresie tego postępowania. Powyżej te dwa, chociaż tak jak powiedziałam, nie wszystkie wymienione, to te artykuły, czy jedne z tych artykułów, które odnoszą się do wszystkich ewentualnych praprzyczyn mogących zainicjować postępowanie o ekshumację. W moim przekonaniu, z uwagi na zbyt wysoką złożoność i inwazyjność postępowania o ekshumację, wszystkie ewentualne ograniczenia związane z ochroną praw człowieka należy zawsze dokładnie zanalizować celem uniknięcia ewentualnego łamania przepisów prawa, a tym samym krzywdzenia żyjących bliskich zmarłego. Jednakże dla zainteresowanych proponuję ponowne przeczytanie przepisów celem dostrzeżenia pozytywów, jakie wypływają z powyższych artykułów dla postępowania ekshumacyjnego. Idąc w ślad za nimi, należy bowiem stwierdzić, iż prowadzona w duchu przeświadczenia o swej słuszności ekshumacja nie jest pogwałceniem praw człowieka. Twierdzący inaczej to zwykle osoby, które mają ukryty interes i z jakiegoś powodu nie chcą badania zwłok. Konstytucyjne ograniczenia ekshumacji nie są bowiem skonstruowane po to, aby utrudniać dociekanie prawdy, lecz po to, aby w sposób dostateczny zabezpieczyć procedury przedmiotowego postępowania przed niewłaściwym sposobem wykonania ekshumacji, które to z kolei mogłyby pogwałcić prawa człowieka. Stopień poszanowania praw człowieka niezmiennie stanowi istotne kryterium oceny zakresu ugruntowania struktur demokratycznych. Nie można bowiem zaprzeczyć, że w demokratycznym państwie prawnym ochrona praw człowieka, również człowieka zmarłego, leży także w interesie społecznym. Przestrzeganie wolności i praw człowieka stanowi więc obowiązek władz publicznych oraz jest uznawane za istotny i konieczny warunek sprawiedliwego funkcjonowania współczesnego ładu państwowego. Podstawowa rola w tym zakresie przypada konstytucji oraz konstytucyjnym prawom i wolnościom jednostki, czyli człowieka. Normy zawarte zarówno w obecnie obowiązującej konstytucji, jak i konstytucji z 1921 roku jako aktach normatywnych o najwyższej mocy prawnej i największej sile oddziaływania obejmującym cały porządek prawny stanowią zasadnicze kryterium oceny z punktu widzenia zgodności z nimi norm ustawowych oraz w aspekcie wyznaczania zakresu dozwolonych działań ustawodawcy i organów stosujących prawo wkraczających w sferę określonego uprawnienia jednostki. W rezultacie pierwszorzędne znaczenie uzyskują konstytucyjne reguły dopuszczalności ograniczeń praw człowieka. W tym względzie nie do przecenienia jest rola Trybunału Konstytucyjnego wspierana orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, na podwalinach której szczegóły dotyczące przestrzegania tych praw są konstruowane i respektowane. Ważnym czynnikiem mogącym przyczynić się do wzmocnienia ochrony praw człowieka w kontekście ekshumacji może być także bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji. Można w ten sposób nie tylko wyznaczyć kierunek działalności ustawodawcy, ale też kierunek interpretacji poszczególnych norm ustawowych, a co za tym idzie, zagwarantować jedność
porządku prawnego w przypadku jego zachwiania. Mając za wzór pierwsze źródła prawa, czyli Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapisany w artykule 87 punkcie 1 niniejszej ustawy podstawowy w brzmieniu, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są Konstytucja, ustawy ratyfikowane, umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, stwierdzenia wymaga, iż w świetle powyższych wywodów ochrona konstytucyjnych praw człowieka wynikających z ich zapisu nie rodzi przeciwwskazań dla prowadzenia postępowania o ekshumację, ponieważ prowadzona zgodnie z prawem i z własnym sumieniem tych praw nie narusza. Stąd też w sytuacjach, w których pozyskanie bezbłędnych i pełnowartościowych materiałów dowodowych jest podyktowane dobrem wyższym, czyli ustaleniem prawdy, należy wywodzić zasadność postępowania o ekshumację. Szanowni Państwo, muszę dzisiaj powiedzieć, że współczesny człowiek jest bardzo nieszczęśliwy. Cierpi w ogromnej mierze na choroby współczesności. Jest opuszczony sam przez siebie i przez drugich, wyobcowany, bez poczucia własnej wartości, niezadowolony z siebie i z innych. I chociaż w zasadzie ma chyba wszystko, czego zapragnie, to w nim samym jest coraz więcej nudy, samotności, niepewności, lęku przed wewnętrzną pustką. Obciążają go przeróżne troski i nerwice rozmaitych typów. Współczesny człowiek zapomina niestety, że jest również istotą duchową. Katastrofalny wpływ na dzisiejszego człowieka wywiera obecny cykl czy model życia, w którym pieniądze, dobra materialne i rozmaite używki zyskały pierwszeństwo. Mało kto się jednak nad tym zastanawia. Zdaję sobie sprawę, że zapewne moje wystąpienie, a w zasadzie pewnie jego treść, może z wielu szanownych, zebranych tutaj gości wzbudzić kontrowersje, może wręcz oburzyć w zakresie stwierdzenia, że obowiązująca dzisiaj Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie zapewnia, a nawet pogwałca pewne szczególne prawa, prawo do wiedzy i prawo do poznania prawdy. Może ktoś zadać mi pytanie, jaki masz pomysł na unormowanie przedstawionych twierdzeń albo kto więc może uzdrowić i wyleczyć współczesnego, zmęczonego, utrudzonego i obolałego człowieka? Nikt inny jak tylko sam Pan Bóg, który zechciał stać się człowiekiem najprawdziwszym z prawdziwych. To On, Jezus Chrystus, jest najlepszy ze wszystkich możliwych uzdrowicieli. Jedynie w Nim człowiek może ponownie wyzdrowieć i przejrzeć. Może znów poczuć się pewnie, nawet w zderzeniu z trudnościami. Jedynie w Jezusie Chrystusie można poznać i odnaleźć siebie samego, odnaleźć pełny sens życia i cierpienia, a także twardo obstawać przy swoich racjach, jeśli takowe pozostają w zgodzie z prawdą i jego sumieniem. Powrót, szanowni Państwo, do takiego myślenia, do takiego ukierunkowania dzisiejszego świata, choć zapewne bardzo ideologiczny i wymaga uznania swojego błędu przed sobą samym, przed drugim człowiekiem i przed Panem Bogiem, byłby pewnie takim gwarantem i najskuteczniejszym sposobem uzdrowienia obecnego dzisiaj pewnie roztarganego rozbieżnościami systemu i jedynym sposobem na takie unormowania przepisów prawa, które pozostałyby w zgodzie z podwalinami, a nie domysłami konstytucyjnymi. Tylko wtedy w pełni poczujemy się wolni i dojrzali i będziemy mogli tak doprecyzować ustawy, aby nie nastręczały trudności w interpretacji ich przepisów. To z kolei przyczyni się, że będziemy mogli o sobie powiedzieć: jestem prawdziwym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Plansza końcowa z adresem idrepublica.pl.